Siemaneczko, jestem Tepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmiemy się siem. Pokredy. Ostatnia robota. Na wiosnę. Dzisiaj siejemy sobie ususem, ponieważ Case, powiem szczerze, ma lekkie problemy wagowe. W sensie chodzi mi takie, że po prostu nie ma właściwie wagi, czyli nie ma obciążników z przodu. Tak zwaną młotkę mu zadziera. A więc tutaj mam pół tony obciążników i teraz bez problemu sobie usus radzi. Ale co zrobiłem poza odcinkiem jeszcze? A to za chwilę. Będzie 1863 zł na koncie. 1200 zł kosztowało mi paliwo do ususa. Trochę pieniczył. Trzeba było kupić. Dlatego 5200 zł kosztowała mnie folia na waluty, bo pożyczyłem owijakę od znajomego i owinąłem sobie kuleczki. No, pokazuję, tu mam jeszcze berki niezebrane, bo to będą ogólnie te berki są sprzedane. Już gościu dzwonił, czy nie będę chciał sprzedać parę belek, bo brakuje kieszonki. Kupuję tak samo, więc trzy kasy sobie, bo jak widzicie, no, jest oczywiście bieda. Ale co najważniejsze, z braku tego, że mam nową dzierżawę z łąkami, tak? Więc postanowiłem swoją tu łąkę zniwelować i zrobić tutaj kukurydzę. Więc powiem szczerze, tak na ten moment będzie rekordowy sezon kukurydzy, ponieważ tu kukurydza i pożycie oczywiście także będzie kukurydza na kiszonkę, więc no tutaj będzie dość ciekawie, tak to mogę powiedzieć, więc no dość tak hektarowa, gdzieś z dwójka, może nie dwójka, ale z półtora hektara, powiedzmy, no będzie bite, więc no troszeczkę tego będzie, więc tutaj na pewno trzeba mieć to na uwadze, dobra. Więc lecimy, 2 minuty samego pierdzielenia o tym, czy jak to tam teraz wygląda. Teraz się tylko jakoś ustawić. I zacznijmy się tu jakoś siać. Dobra, czekajcie, włączyłem się, nie włączyłem, ruszamy i lecimy. No trochę roboty mnie poza, można powiedzieć, nagrywkami, no poszło pasu. Powiem szczerze, fajnie z tym wszystkim, że pochodzę tyle będzie jak w tym roku, bo prawdopodobnie dwa pola z czterech będą na kieszonkę, a dwa właśnie będą na ziarno. Dobra, ja sobie tak robię, będę sobie wyjeżdżał. To jest forma droga, więc tak powiedza, jak sobie palmi czy cokolwiek silnika, nic się nie stanie. No, troszeczkę nawozu tu też się nic nie stanie, więc mogę sobie tak pozwolić. A to żeby to ewentualnie jakieś tam lekkie staty posiadać. I co, no nasionko oczywiście wiadomo, kupione były wcześniej. No bo nie oszukujmy się, nie będę jeszcze nakombinował z tymi typowymi odmiarami kukurydzy, które na pewno dawała wcześniej wszystkiego remak farmingu drogami. Więc taką tylko paletę kupiłem. Znaczy baksa. Ale tak ogólnie, no powiem szczerze, kosztowny ten własna nie kosztowała. Miałem robić wszystko w pryzmę, w jedną kieszonkę, ale stwierdziłem, że ja mam tego tyle, szczerze, że dobrze z jednej strony, że już mam zagrywanych majstrów, którzy wchodzą pojutrze. Oni będą stawiać obory już powoli. Powiedzieli, że 2,5 miesiąca się winą, więc mam kwietnia, połowa kwietnia, więc lipca powinni się, powiedzmy tak szczerze, zamknąć tematem. Czy tak będzie, może się uda jakoś inaczej, może szybciej, może nie, nie wiem. Ja na pewno będę chciał przewinąć do czerwca, ale pewnie będzie się wiązało z tym, że nie wiem, czy będzie odcinek jutrzejszy na kanale właśnie z tej serii, bo wiadomo jak teraz jest, no bo w tych polach trawy do cięcia, do zbierania i tak dalej, więc nie wiem, czy będę miał czas, żeby ogarnąć sobie po prostu save'a, więc będę się na mnie starał, a jeśli tak wyjdzie, to nie wiem, ogólnie tak, okazało się, że cały pierwszy pokład, który zebrałem łącznie z sianą kiszonką i z sianem, idzie na sprzedaż. Idzie na sprzedaż, proszę Państwa, z tego powodu, że mam tego tyle, nie mam skąd zrobić. Na razie tam było chyba 100 sztuk
kubelek. Tutaj zebrałem 40 ziarno kiszonki, jak się nie mylę. Tak, 40 ziarno kiszonki plus te, co jeszcze zostają. No i siano tam te, oczywiście też jest więcej, bo tych hektarów tam jest oczywiście więcej, bo tam jest hektar 64, 6 siamy trawy było na łące. Jeszcze nie ma pół nawieziono, bo tam było się nawozów nie dało. Więc tam teraz będzie nawóz znany. Mam nadzieję, że ma jakieś pieniądze do samego. No to tam nawiezie dwa tygodnie. To się mówi przecierpie. I po prostu jakoś tam sobie tutaj ogarnę temat z tym wszystkim. I będę musiał kupić trochę ze strony nawozu. Po prostu wiadomo, sypnąć na to nawóz, na łąki, żeby po prostu tego prądu, czekajcie, po prostu prądu było. Więc dlatego ta niwelacja łąki, tutaj miała właśnie tutaj, gdzie te belki leżą, chyba pokazywałem, miała być zniwelowana, ale powiem szczerze, że jest taka niewygodna ta łąka, z jednej strony, ale jest wydajna, że szkoda mi z jednej strony ją niszczyć, to jest po jedno, po drugie, znaczy przeorywać, po drugie jest taka pójściwanie kształtu ta łąka, że jednak chyba będę wolał ją ustawić. Być może nawet do końca tak po takiej postaci, chyba że tam się kupi jakieś pole, będzie żawi się możliwością właśnie z uchrania, bądź ewentualnego wykupu tego pola. Czy chyba na pewno po tym będę zobaczyć, że wykupem, znaczy się będzie łączyć, no to może być wykupioną tą łąkę, żeby wyprawiać pole, które będą połączyć z tą łąką. Więc no teraz trochę mam w ciągu ten obowiązek, jak to teraz będzie pod tym względem. No i co, dzisiaj musimy wziąć kredytu bagatela 400 tysięcy. Tak mniej więcej mi to wychodzi. Czemu tyle? Bo rozmawiałem z prawcą, jak to powiedzieć, bankowym, że jeśli biorę teraz kredyt, lepiej, żebym wziął zaraz od razu na całość, czyli na łącznie na jałówki, właśnie na jałówki, mieć pieniądze i mieć na oborę zaraz. Więc sama, ten tak, 200 tysięcy będą mi same kosztować. Więc 400 tysięcy, 400 tysięcy, 200 tysięcy będzie kosztowała mi obora. Nie cały tam, tam z minus liczę, ale 400 tysięcy kredytu biorę. Więc powiem szczerze, że będzie ryzykownie, no bo 2-4 miesiące, nie będą jak to idzie, finalnie. Będę musiał tych odsetek płacić, podejrzewam, że będę na stałym minusie, no ale wiadomo, wezmę kredyt, będę kredyt kredytem poganiał. Po prostu tak, żeby no dopóki takowe nie będą powiedzmy już w oborze i nie będą dawać mleka, no to trzeba się jakoś będzie po prostu pod tym względem, pod tym kątem, przepraszam, sobie radzić, tak? Więc coś tam powoli myślę nad tym, bo tak ma jest więcej koszt obory przez majstrów, samego materiału i tak itd. To jest koszt 178 do 185 tysięcy. Wszystko właśnie zależne od ceny rynkowej majstrów, tak powiem. Ale na szczęście ja się podpisałem umowę. Ale no, materiał jakiś tam cement, nie cement, jakiś, nie wiem, znaczy przeważnie cement, beton. Będzie wylewany stop to wszystko, więc trochę tam będzie zabawy. Ale zobaczycie to prawdopodobnie, jeśli dobrze pójdzie w tym odcinku i prawdopodobnie następnego dnia. No, ale tego nie obiecuję akurat tym kolejnym dniem. No bo tak wiecie, no ja blendera nie umiem, to będę oszukiwał blendera nie umiem. A to też nie będę tak stawiał, że powiedzmy oboje postawmy zaraz dnia na dzień i to będzie jeszcze 2-3 miesiące trzeba mieć powiedzmy tego czasu, żeby to oboje powstawało, więc całe majstry to będą mnie kosztować, więc 45 tysięcy będę majstry kosztować. Ale no, ja majstry mam pod względem materiału, mam materiał z tak zwanego odzysku będę miał, więc no trochę tego się z jednej strony boję, z drugiej strony się nie boję, bo tak blacha do odzysku, wiadomo, blacha tam u biedy, jakieś pustaki też tam poznajdywałem, odzysku deski oczywiście no, nowe, sam też trzeba będzie pewnie, chyba że na pewno jeszcze jakieś znajdą do odzysku, ale raczej drzewa bym nie ryzykował, czy używanego, tak
to powiem. Pod tym względem. Może to jest zwykłe. Zresztą ostatnio znalazłem, szczerze mówiąc, na Oelixie drzewo do zbiórki, zbiórkowe. Można powiedzieć, że w cenie flaszki, że gościu chciał oddawać drzewo. 80-letnie, 100-letnie drzewo. Gdyby to po prostu ktoś to wziął. A powiem szczerze, takie zajebiste, mocne drzewo, że to jest szok. Nie wiem, czy gościu... Wiecie, ja tylko tak przeglądam sobie Elixa, więc nie wiem, czy to tak będzie, czy tak życiwe było. Możliwe. Na pewno wiem, że innego znalazłem, żeby chciał połowę tego, co... nie, połowę, jedną czwartą tego, co właśnie te drzewo nowe. No ale wiadomo, takie stare drzewa są dość naprawdę mocne. Może takie drzewo mi się udało wygarnąć, bo nie wiem. Trzeba dobudować. No ale dla was to będzie dzień, maksymalnie dwa później. Zobaczycie, ja będę tak naprawdę pierdzielu tutaj, żeby to pooganiać wszystko i żeby to miało ręce i nogi i będziemy musieli jakoś tutaj się pomęczyć. No jeszcze mówię, widać na tym koncie mieli mi przyjechać pieniądze zapłacić za biur właśnie trawy. Już bo miał biur trawy u gościa jednego i miał jeszcze gościu przyjechać się w kółkę zapłacić, tam było bodajże 7600. Całościowo liczyłem 7600, więc myślałem, że niedobrze. Dzisiaj tak jeszcze muszę pojechać do przepałganych bydło, bo dzwonił do mnie, czyli już przyjadę. Powiecie, teraz myślałem sobie taki, no krótko mówię, taki urlop zrobić. Trzydniowy na oddanie kierowskiego. Czyli ja wiecie, na zadanie, uprawienie, zasianie czasu kredy, więc no trochę tego czasu poświęciłem, ale myślę, że to mi się zwróci, bo tak naprawdę to mówię, to jest mój prawdopodobnie pierwszy, tak, pierwszy rekordowy prawdopodobnie rekord kukurydzy. No byśmy mogli zobaczyć mniej więcej, nie kukurydzy, powierzchni, tu mam ile? 73, a jedno, i to pewnie ciężko by znaleźć, ale to gdzieś pewnie myślę, 92 pokazuje. Może tyle być. No i tutaj mamy 67. To może, nie, tu będzie na pewno więcej kukurydzy niż to było planowane. Ale trzeba. Taki winkielek sobie tu zrobiłem tak samo. Po prostu, żeby to już, nie wiem, to może z drugiej strony to chillowo będzie wyglądało, ale z drugiej strony taki ma uroczek. Taki uchek po prostu dla mnie to, że... Jeśli tak, mogę to wykorzystać. Na pewno nie dalej, bo to jest taki na paseczek, to też mi się nie opyla. Można tutaj siewać, rozsiewać cokolwiek, tylko po prostu zasieję i tak dalej. I co będzie, to będzie. Jeśli będziemy to raczej zastrzelić, tak nie dać już. Szczerze mówiąc. Wapno. I tak nie będzie wychodziło. Żeby badania później porobić grabowe i tak dalej, to wiadomo, że to będzie swój miało na celu to, żeby po prostu tą ziemię wzmocnić. Dobra, i lecimy dalej. Więc mówię, trochę kombinacji, trochę takiego cudowania, no ale czas jakoś radzić, no bo to jest trochę takie głupoki są. A to też nie da się zwracać tutaj uwagi, czy tak zasieje, czy tak tam wyjdzie. No tutaj jest ogólnie zasiek pod 85 do 90 tysięcy nasion na hektar wychodzi na ziarnówkę, na kieszonkę z podpowiedzy. Na kieszonkę wychodzi mi w granicach 115 tysięcy ziarna, więc tak trochę lepiej jak dwie jednostki kukurydzy. To po trochę gęściej, żeby wyszło, ale tak wyjdzie finalnie po schodzi, wiecie, poza tym cenach to już jest dużo, 10% start trzeba liczyć, więc jest 15 tysięcy, więc jakieś 90 tysięcy nasion powinno mi było wschodzić, więc trochę kombinacja alpejska, no. No ale wiecie, na kieszonkę lepiej trochę gęściej, żeby tego było więcej i po prostu zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. W tamtym roku było usiane, tak to było z tym ciemnik 87 tysięcy, bo nie przedstawiałem. No i powiem szczerze, no posypało dość ładnie. No teraz troszeczkę przeszalałem, trochę gęściej dałem. Czy to się odbije szczerze na
chłodzie w glebie, czy ogólnie na opadach, to już nie będą konkurować wodę w razie czego. Z braku wody, jeśli nie będzie opadów, no to wiecie, musi to wyciągnąć z gleby. A wiecie, im gęściej będzie kukurydza zasiana, tym będzie tego na potrzebowania więcej po prostu. Jestem ciekawy, ale trzeba zaryzykować i sprawdzić, jak to finalnie powychodzi, tak? Ale są dobre myśli, jak to wyjdzie finalnie. Wiecie, no aż do mnie ziarnówki sieje, no bo tak, tutaj jeszcze ziarnówkę siać, typowo jedno. No i pewnie tego klina tak zwanego, który tam jest po życie. Takie te niekształtne pole będę się dać właśnie zasiać kukurydzą na ziarno. Przecież jak chyba kawałki się właśnie połączę i położycie ten taki pościejszy tak zwany kawałek, będę się właśnie zasiąść sobie to na kieszonkę, bo to mniej więcej powinno znaczy chyba dać sobie tutaj, nie przepraszam, nie na kieszonkę, tylko tutaj na ziarno. Przejęzyczyłem się. Nic mówię, no. Będzie dość kontrowersyjnie, o. Ale myślę, że dla mnie powinno być to w miarę fajnie podchodzić. Ja się naprawdę cieszę tego, z tego powodu, że ładnie idzie, ususa nie podnosi, powiem do case'a. Ogólnie ja muszę też tego ususa sprawdzić w agregat tej broni aktywnej z silnikiem. Czy to będzie jakoś miało przełożenie jakieś lepsze? Czy będzie przeciwnie? No zobaczymy. Będzie lepiej to wychodziło. Dobra, teraz tak, zróbmy. Mam nadzieję, że dobrze mi to wyjdzie. Znaczy teraz chcę sobie tu cofnąć. I tutaj puścić już od tej strony trzeba będzie przesiać chyba. Tak, mam taki zamiar, a czy tak wyjdzie ładnie? Tak później, nie wiem. Siać sieje, na razie jest dobrze. A, może jako tak być. Bardzo tam jakiś taki nakład gdzieś będzie, coś w tym stylu. No ale będzie dobrze. A wiecie, to jest pole moje, więc mogę to zdecydować, bo pola były wykopywane w tym sezonie. Tak naprawdę to są jedne z większych zakupów, tak? Ja też jestem trochę ryzykowany, ten przecież na te pole wziąłem 70-80 tysięcy kredytów. Więc no trzeba, po prostu jeśli trafia się okazja, znaczy inaczej okazja, to by przyjmuł w zasadzie. Albo bierzesz, wykupujesz, albo spiedziela z pola, tak więc no siłą rzeczy no bardziej było mi opłacalne wziąć ten kredyt i kupić te pole, no bo te pola, żeby po prostu już tego nie stracić. Tak? Więc no zobaczymy jak to, czy to by posunięcie było, czy... No ale wiadomo, w dopłatach już troszeczkę więcej będzie, bo jeszcze te dopłaty będę składał w maju. Więc no, zobaczymy jak skopina nie wyjdzie. Na trochę tak jak to doszło. Niedużo, bo niedużo, ale jest jakieś 1400-1600 zł powinniśmy dostać więcej dopłat. No to już jest coś więcej. Wiesz, no bo tam nie ma co tak przyjrzeć do jeden do jednego z tam, no bo tak to by było trochę lipa. Można powiedzieć, że dwa razy dopa do jednego, tak? Czyli powiedzmy jest hektar tego, no to powiedzmy jakieś dopada 600 coś. To jest 1000 z hakiem dopad. 1300 niecałe będzie wtedy wychodziło. To już pamiętam, dobra, tutaj widzę wady ze skoków jest tyle, że dzisiaj nikt nie ogarnia. No ale nic się nie dziwi. Pole jest takie, no wiecie, innowacyjne pod tym względem. No zobaczymy jak to wychodzi. No straty trzeba, nie pamiętam, straty trzeba liczyć tutaj. Wiewsianie, bo tutaj to jest tak. Ciekawie, że tak powiem. To już nie dosieje, dobra. To nie. Jeśli nie, to nie. Dobra, teraz tak. Tutaj mam kuźwa na gorszą zagwozdkę. Aha, no nie mów, że on ma uprawkę uprawowo-siewny. No kurwa, bez jaj. Żeby siewny okazał mi takie rzeczy. Czekajcie teraz, żebym miał przy tym drzewie jakoś kuźwa wyłamał. Z tym silnikiem, żeby tu jaj nie wyszło. A to przełożenie w tym ususie to jest dźwięk na moich uszu. Biegi. Przód, tył, przód, tył, przód, tył.
Ale mówię, no kuźwa, tutaj to będzie, będą jaja pod względem schodu, bo już widzę, że za dużo takich przepustów będzie, ale trudno. To na pewno gdzieś po tej pokoleńce będzie raczej siany. Co ja tu była? To nie wiem, jakaś pszenica tu pewnie wyleci, jeśli uda się po prostu zdawać, jeśli nie, no to to będzie owiec. Ktoś na pewno wiosennego wtedy ewentualnie, chyba że jęczmień tu wleci, to też by nie było jakąś tam głupotą. Bo ta ziemia naprawdę fajnie to oddaje, więc mam nadzieję, że jakoś tam będę musiał głowie sobie dobrze poprzemyczać w późniejszym czasie. No na razie to wiadomo, mogę splanować na przyszłość, ale na przykład się muszę skupić na teraźniejszości, czyli na siebie wtedy. No i teraz co najbliżej mnie później czeka, no to wiadomo, trawy oddadzą czy tak dalej. No i po drugie, po trzecie w zasadzie, no skupić się na żniwach, że tak, wyprowadzić bizona. Muszę no robić taki ogólny przegląd, no bo bizon w tamtym roku jest spaldany. No ale w tym roku no jednak troszeczkę tych ziemi będzie więcej. No teraz na pewno też muszę coś wykombinować, czy to będę miał wyprowadzić przystawkę do bizona, czy będę najmował kogoś do kwiedzy. Chyba że szefem pogada mi, pożyczy mi kombajn, no ale to też tak będzie. Szczerze, 2 na 1. Wiadomo, bizonem kiedy ciąć, no nie za czysto to jest, nie? No ale coś wiecie, muszę jakąś alternatywę sobie zrobić, żeby po prostu wiedział, jak to ogarnąć, tak? Pod tym względem, więc trzeba mi trochę pomyśleć. Ogarnąć wszystko. I mówię, przede wszystkim myśleć jeszcze raz, myśleć, jak tutaj finalnie wszystko sobie tutaj ogarnąć. Dobra, cyk. Tekstylem to na razie nie idzie, ale idzie ten siew. To jest takie pikuśne pole dla mnie też pod względem siewów. Ogólnie to będzie pierwszy pas, który tak w ogóle siejem, bo tak po tej naszej prawicy też prawdopodobnie już tutaj co jeździmy, może jeszcze niekoniecznie. Chociaż nie, poczekajcie. Tak, już to była łąka, tak. Prawie że. Bo już nawet była łąka. Tak, już to była łąka. Więc no suma summarum, tu się nie ma co dziwić. Tutaj łąka była, no tak pole takie, no jest niekształtne, tak? Z jednej strony teraz jak linii po prostu jedziemy, to całe wisi. Tylko jest przy nawrotach, tak? Na nawrociach, żeby to jakoś ładnie nawrócić, żeby tej nakładki później też nie było jakoś tam niemiłosiernie dużo. Tylko tak po prostu, żeby to miało ręce i nogi tak zwane, tak? Więc mam nadzieję, że to będzie w miarę ogarnięte pod tym względem. Dobra, nie przedłużam. Więc dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, chcecie, w ogóle komentarz, dzięki za oglądanie. Idźmy jeszcze raz do tego odcinka. Na razie. Cześć.